Dobra. I lecimy. Siemano, 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 dzień czwarty. Taka sytuacja nietypowa. Dzień czwarty, moi kochani, zaczął się dzień czwarty. Wyjeżdżamy spod parkingu hotelowego. Za 5 minut tam będziemy, czyli o wpół do. Idealnie jak planowaliśmy. Dzisiaj jakiś taki przygłupi humor mam, strasznie. Dzisiaj mam przygłupi humor. Na początku wstałem ze złym humorem. Gardło mnie trochę jakoś tak pobolewało. Jakieś takie duszności miałem. Za oknem widzę szarówa, deszcz i jakoś tak, nie. Zamku nie widziałem. Jakoś tak wszystko było do kitu. Ale później zszedłem na śniadanie. Śniadanie mnie w ogóle nie zachwyciło. I jeszcze miałem gorszy humor. Ale później podchodzi do mnie pani i mówi tak: panie Oskarze, czy pan sobie życzy coś na ciepło? A ja mówię, a co mam do wyboru? A ona mówi do mnie tak: ma pan do wyboru jajko, jajecznicę, różne postacie jajek, kiełbasę, parów. I ja mówię stop, 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 ja wieprzowiny nie jadam, więc skupmy się na tych jajeczkach. I ja mówię do niej tak: czy zrobi mi pani jajko na miękko, tak jak w domu? A ona mówi, zrobię panu. Ja mówię, no to czekam. No i wyobraźcie sobie, że faktycznie, kurde, dobre były. Prawdziwe jajka na miękko, nie jakieś na twardo, czy to nie widzę, to tylko z majonezem da się jeść. Tylko normalnie jajeczko na miękko, perfekcyjnie podane, w dwóch takich filiżaneczkach. Można było stuc, jajko się rozlało, posoliło, bułeczka z pomidorkiem, kurde. Mogę jechać na szkolenie, mogę jechać. Za 50 metrów skręć w lewo. Tak więc dzisiejszego dnia jedziemy na, 400 metrów, do Centrum Edukacji w Malborku. Dzisiaj mamy szkolenie z perfekcyjnego blondu. Powrót do szkoły. Dzisiaj mamy zajęcia w szkole. Uff, udało się, kochani. Przebrnąłem przez czwarty dzień. Już chyba widzicie po mojej minie, że lekki brak entuzjazmu się pojawił. Ale słuchajcie, lekki brak entuzjazmu nie oznacza tego, że coś było nie tak, że szkolenie mi się nie podobało, czy coś w tym stylu. Wręcz przeciwnie, słuchajcie, jestem zachwycony. Pierwszy raz w Malborku, będę pamiętał ten dzień naprawdę bardzo dobrze. Całuję całą ekipę, świetni ludzie. Pozdrawiam, mam nadzieję, że jeszcze tam wyląduję. Naprawdę miło spędziłem dzień, super. I zauważyłem w ogóle, kochani, że nie wiem dlaczego, ale kamera Was rozluźnia, takie mam wrażenie, więc chyba wprowadzę to w ogóle na stałe na szkolenie. Nie mam jakieś dziwne przeczucie. Ale brak entuzjazmu pojawił się u mnie z tego względu, że naprawdę już tego czwartego dnia jestem zmęczony. Ten jeden dzień relaksu mi się jak najbardziej przyda, bo dzisiaj już odczuwam zmęczenie, ale to też z tego względu, że nie wiem dlaczego w hotelu nie mogłem zasnąć przez północy. Padłem jak kawka, byłem mega zmęczony, ale tak jakby przewalałem się z miejsca na miejsce. Kompletnie nie mogłem zasnąć, mimo że łóżko było bardzo wygodne, jakby tutaj do hotelu nic nie mam. Świetny pokój w ogóle, już genialnie wygłuszony, więc no petarda. A druga sprawa jest taka, że dzisiaj cały dzień jest okropna pogoda, jest zachmurzenie. Za 600 metrów skręć w lewo, zjazd. Jest zachmurzenie, strasznie pada, jest okropny wiatr, taka niefajna pogoda. I dodatkowo jeszcze nawigacja mi pokazuje 460 km do domu, to czacha paruje, nie? Ale no nie ma co narzekać, nie ma co narzekać, bez przesady. Narzekają tylko lamusy, prawda? W lewo, zjazd. Więc nie jesteśmy lamusem, nie jestem lamusem i nie narzekam w takim wypadku. To jest kurwa. Widzieliście tą sytuację? Powiem Wam, że na autostradach to jest notoryczne u nas po prostu w Polsce, że wyprzedzasz i taki kapuściany łeb Ci się wpieprza w ostatnim momencie i Ty tak naprawdę już albo wyhamujesz, albo liczysz na to, że się dupek zorientuje w ostatniej chwili, że Ty go wyprzedzasz, bo w innym przypadku po prostu by Cię zmiażdżył i tyle. Co? Jak Wam się podoba mój system oświetleniowy nocny? Wiem, mi też. Słuchajcie, jest godzina 18:03. Udało nam się zjechać z autostrady A1. Aktualnie jestem na S10. Do domu mamy mamy 325 km, więc jeszcze kawał drogi ogólnie. Za 3 godziny i 47 minut w domu, oby szybciej. Jakaś przerwa będzie po drodze na pewno, bo muszę cokolwiek zjeść, bo jestem okropnie głodny. Dzisiaj, tak jak Wam mówiłem, zjadłem przepyszne śniadanie, poczułem się jak w domu, ok, ale to śniadanie już dawno zgubiłem. Na samym szkoleniu zjadłem jakąś tam jedno ciasteczko, ale to i tak jest nic. Ciasteczkiem człowiek się nie najada, to jedynie uzupełnia cukry. Kupiłem sobie takie orzeszki, moje ulubione, tutaj zobaczcie, takie orzeszki sobie kupiłem. Słuchajcie, to są moje ulubione orzeszki, zwłaszcza do trasy, tu są niesamowite. One są, to są ziemne orzeszki, które są zatopione w paprykowej panierce, ale ja wiem, że jest teraz na rynku to jest mnóstwo takich orzeszków, ale niestety na rondzie drugi zjazd. Nie ma drugich takich orzeszków właśnie o tym takim smaku. A co dodatkowo te orzeszki to są, wiążą się ze śmieszną historią związaną w moim życiu, bo kiedy ja pierwszy raz odnalazłem te orzeszki? Odnalazłem je w momencie, kiedy moja mama chodziła do sklepu zoologicznego kiedyś na osiedlu. No i ciągle w tym zoologicznym, jak jeszcze to były czasy, gdzie był jeden market i to był market Intermarché i to w ogóle on był strasznie drogi i tak dalej, i tak dalej. Zjedź z ronda. Dobrze. To w tym momencie to były jeszcze takie czasy, gdzie się chodziło faktycznie do tych zoologicznych i nie chodziło się do marketów i tak dalej. Nie zamawiało się w internecie, bo internetu jeszcze nie było. No i mama z tego względu, że była tam stałym bywalcą, bo mieliśmy pieska i kotka chyba, i myszki. Sporo tego było w domu. No i co chwilę tam się robiło zakupy. To mama dostała paczuszkę, właśnie taką małą paczuszkę. To jest duża paczka, a dostała taką małą paczuszkę tych orzeszków w prezencie. No i ja tak zobaczyłem pewnego dnia, jak mama przyniosła te zakupy i tak się jej pytam, co to jest za paczka orzeszków. A mama mówi, nie ruszaj, to jest dla pieska. Mówię, dobra. Ale jak ja byłem gówniarz, nie wiem, niektórzy z Was może mieli to samo, a może nie. Ja jak byłem gówniarz, uwielbiałem jeść psią karmę. Po prostu suchą karmę wpieprzałem na potęgę. Aż do takiego momentu, że kiedyś mama mnie przyłapała na tym, powiedziała, że jak nie przestanę jeść psiej karmy, to zacznę szczekać i urośnie mi sierść. No i ja trochę uwierzyłem, no i trochę przystopowałem, ale pewnego dnia po prostu nie mogłem wytrzymać, no i musiałem zobaczyć, co to są za orzeszki dla tego psa i dlaczego mama ich nie otwiera. No i na bezczela skorzystałem z okazji, że byłem sam w domu i otworzyłem te orzeszki. Jezus, jak ja je spróbowałem, jakie to było dobre. O Boże, ja mówię, ale te psy mają dobrze, takie smaczne orzeszki jedzą, ta panierka, ten orzeszek ziemny. Oczywiście nie skumałem kompletnie, że to jest dla ludzi, tylko byłem przekonany, że to jest karma dla zwierząt. Słuchajcie, przez najbliższe 2 tygodnie wyjadałem codziennie po 1-2 orzeszków, żeby mama się nie kapnęła, że ja je zjadam, bo byłem przekonany, że to są orzeszki dla zwierząt. Kurwa, masakra. Skończyło się ostatecznie tak, że wyjadłem całe opakowanie i mama w końcu zaglądnęła do tej szafki, bo chciała otworzyć sobie te orzeszki, miała ochotę. Zaglądnęła, że nie ma tam już orzeszków, zostało tylko puste opakowanie. No i pretensje oczywiście poszły. O Boże. Wyobraźcie sobie, że w tej nieświadomości żyłem przez najbliższy chyba rok czy 2. Dopiero chyba w szkole, mi się wydaje, w szkole ktoś przyszedł z tymi orzeszkami. Ja się zacząłem śmiać na głos, że o, widzę, że Ty też lubisz psie jedzenie. No i wyobraźcie sobie, co się musiało później dziać, jak się okazało, że to ja byłem cały czas w błędzie. Masakra. Tak więc NickNacki, świetna rzecz, zwłaszcza na drogę, polecam. Więc moi kochani, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie dzisiaj już ten czwarty odcinek zamknąć. Tak jak mówię, już jestem praktycznie pod domem, trasa północna, ja za chwilę tutaj mam dom. Jutro nagrywka prosto in de Mainehausen, więc zobaczycie jak mieszkam również. Oczywiście, jak każdy odcinek powtarzam, to już jest czwarty, więc jeżeli oglądasz ten odcinek, a nie widziałeś reszty, zapraszam na mój kanał, z którego leci ten odcinek i można sobie powtórzyć całą historię, bo to jest historia jak najbardziej. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to zalecam subskrybować kanał, oczywiście w tym momencie każde nowości będziecie widzieli na bieżąco. Polecam polubić odcinek, wtedy dajecie mi jawną informację, że to Wam się podoba. Jak Wam się nie podoba, oczywiście dajecie minus, w tym momencie dajecie mi jawną informację, że coś jest nie tak. Ale żeby bardziej sprecyzować, co Wam się nie podoba, warto też jest zawsze komentarz jakiś napisać, więc polecam pisać komentarze. Jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytania, żebym mógł je wykorzystać na przykład w kolejnej serii, również piszcie mi pytania pod każdym odcinkiem. Będę Wam bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, życzę Wam miłego wieczoru. Ja już dojechałem, tutaj już jest moja chata. Ja już dojechałem pod dom, więc trzymajcie się, życzę Wam miłego wieczora. Ja dzisiaj za Wasze zdrowie napiję się piwka. Buziaczki, kocham Was, pa pa.